Skrzynka z narzędziami. Właśnie pogadać. Dobrze pamiętam z filmów policyjnych. Ta kobieta jest pewnie oficerem dyżurnym. Nie wiem dlaczego, ale oficer dyżurny zawsze musi być lekko otyły i opryskiwany. Dobra, idź. Przepraszam panią. No słucham, słucham, o co chodzi. Gdzie jest archiwum? Archiwum? Ty chyba nie pracujesz w policji, prawda? Pracuję. No jeśli jesteś z policji, to gdzie jest twój mundur? Twoja odznaka? Twój standardowy pistolet dysrupcyjny? Zostawiłam to wszystko w domu. No to zabierz swój sprytny tyłek i nie wracaj tu bez odznaki, munduru i pistoletu. Kapujesz? Już cię tu nie ma. Zajmowanie się poważnymi sprawami zostaw dorosłym. Wracając do sprawy archiwum. Nie pracujesz w policji, prawda? Studiuję w akademii i muszę się dostać do archiwum, żeby się pouczyć. Że niby studiujesz? No, już ci wierzę. A w takim razie, co tu robisz? Powinnaś być w akademii, robić pompki i uczyć się tych różnych bzdur. Wracając do sprawy archiwum. Nie pracujesz w policji, prawda? A jeśli nie? To, że nie możesz wejść do części, w której znajduje się archiwum, kapujesz? Mają do niej wstęp tylko policjanci. A poza tym połowa drzwi w tym budynku nie działa. Nikt tam nie wejdzie i nikt stamtąd nie wyjdzie. A dopóki te obi boki mechanicy nie ruszą tyłku, żeby to naprawić, nic się nie zmieni. No cóż, mimo to dziękuję. Przepraszam, proszę pani. To znowu ty, a czego chcesz tym razem? No cóż, mimo to dziękuję. A, jeszcze muszę puszkę stąd wziąć, koli, właśnie. Przypomniałam się. O Jezu, co się drzwi stało? Tych drzwi nie można otworzyć ręcznie. Zostawiam panią obiwoku. To jakiś gościu w czerwonym kombinezonie. Ten grubas chyba jest mechanikiem. O Jezus, już, już! Cześć! Ego, mamy przerwę obiadową, złotko. No co? Przepraszam, jak ja pachnę? Jak pachniesz? Lecisz na mnie, złotko. Co? No nie wiem. Kobiety zazwyczaj na mnie nie lecą, ale wolę sprawdzić. Nie chciałbym przegapić okazji. Zapytałam tylko, jak pachnę. No dobra. Czuję jakąś spleśniałą pizzę. Czy to łosoś? Tak, to łosoś. Wędzony. Dodatkiem ruchu. Miałam pewien wypadek z butelką. Wewnątrz pojemnika na śmieci. U mnie to normalka. Nie jesteś sama? Jakby coś, to u nas w klubie co środę są zebrania. Ja nie jestem alkoholiczką. Jeśli nie potrafisz się sama do tego przyznać, złotko, wow, to jednak jesteś. Niby od kogo tak zalatuje runę. Na pewno nie ode mnie. W każdym razie nie dzisiaj. Dlaczego nie pracujecie? Mamy teraz zagwarantowaną kontraktem przerwę obiadową. Aha, no dobra. Ale przecież nikt nie jecie. Skończyliśmy jeść. Ale przerwa się nie skończyła. Paragraf 16 kontraktu. Cytuję. Pospieszne trawienie może się okazać zgubne dla dalszych czynności związanych z pracą. Koniec cytatu. To znaczy? To znaczy, że musi się nam uleżeć w brzusiach, złotko.